Małgorzata Niewodowska, dyrektor specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z niepowodzeniami edukacyjnymi w Krakowie, pedagog specjalny. Żeby otrzymać orzeczenie, trzeba pamiętać, że musimy mieć podstawę do tego, bo bardzo często jest tak, że nam się wydaje, że możemy mieć orzeczenie do kształcenia specjalnego. Orzeczenie do kształcenia specjalnego dostają tylko i wyłącznie dzieci, które mają niepełnosprawności stwierdzone przez lekarza i potwierdzone zaświadczeniem lekarskim oraz dzieci, które są zagrożone niedostosowaniem i niedostosowane społecznie. W zasadzie orzeczenie do kształcenia specjalnego może być wydawane w każdym momencie, dlatego że może być taka sytuacja, że w trakcie roku szkolnego dziecko zostaje zdiagnozowane, dodiagnozowane albo pojawiły się pewnego rodzaju symptomy nowe, które będą świadczyły o tym, że dziecko ma na przykład niepełnosprawność. Bardzo często tak jest z niepełnosprawnościami ruchowymi, prawda? Wypadek czy coś, co się stało i nagle dziecko po prostu ma niepełnosprawność ruchową. Albo długa bardzo diagnoza i okazuje się, że dziecko ma na przykład autyzm albo autyzm wysokofunkcjonujący i wtedy ta diagnoza nie jest na początku roku szkolnego czy na początku etapu edukacyjnego. Czy w każdym momencie można się zwrócić do zespołu orzekającego. Ważne jest, że orzeczenia do kształcenia specjalnego wydaje się na rok szkolny, na etap edukacyjny, a także na cały okres przedszkolny. Formalności są, formalności do zespołu orzekającego są ściśle określone w rozporządzeniu dotyczącym działalności zespołów orzekających w poradniach i są określone, jeżeli chodzi o procedurę składania dokumentów i ewentualnie okresu diagnozy. Może powiem, jeżeli chodzi o dokumenty. Najważniejszym dokumentem jest wniosek rodzica. Drugim dokumentem to jest zaświadczenie lekarskie. Trzeci dokument to jest informacja ze szkoły o funkcjonowaniu dziecka. Czwartym dokumentem jest opinia psychologiczno-pedagogiczna. Trzeba pamiętać o jednym, że opinia nie może być starsza niż 2 lata. Dlatego, że to jest taki okres po prostu dla nas w poradni, gdzie możemy po prostu brać to do zespołu orzekającego i to jest ten czas. Dlaczego tak się niektórzy pytają, dlaczego czas 2 lata? Dlatego, że badanie, jeżeli chodzi o intelekt, możemy powtórzyć nie wcześniej niż po 2 latach. A w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami ważne jest, żeby zobaczyć, jak one po prostu funkcjonują, czy coś się zmieniło, czy się regresują, czy rzeczywiście robią jakiegoś rodzaju postępy. Do tej dokumentacji dostarczamy również inną dokumentację o stanie zdrowia dziecka, o pobytach w szpitalu, informacje od różnych specjalistów, pod opieką których dziecko było. Jeżeli się składa orzeczenie do kształcenia, wniosek o orzeczenie do kształcenia specjalnego, my mamy 60 dni na rozpatrzenie takiego wniosku. Ale weźmy pod uwagę, że czasami rodzice składają wniosek i mamy nieaktualne niektóre dokumenty. W szczególnych przypadkach, kiedy musimy na przykład jeszcze dodiagnozować, zasięgnąć opinii innego specjalisty, możemy przedłużyć ten okres aż do 60 dni.